Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku i zapraszam na 22 dzień growego kalendarza adwentowego. Dzisiaj sprawdzamy sobie tytuł Super Hot i myślę, że ten cykl, ta seria uświadamia wam i mnie całkiem nieźle, jak ja bardzo byłem i jestem nadal zresztą do tyłu z przeróżnymi tytułami, bo naprawdę czekać tyle lat, żeby zagrać, to jest aż dziwne. Nie wiem, jak to nazwać, ale no po to mniej więcej ten kalendarz powstaje. Dobra, jedziemy. Enter, nowa wiadomość. Grałeś w Super Hota? Stary, jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. Pisz. Kurwa, 300 słów na minutę, na sekundę. O czym ty w ogóle gadasz? Super Hot Exe. Taki krak. Odpalasz, loguje cię na serwerze deweloperów i pozwala uruchomić ich grę. Zlasuje ci mózg. No, zwłaszcza jakby było w wersji VR, co? To znaczy, no ciężko opisać. Musisz zagrać. Jak większość gier w sumie. Zaraz prześlę ci plik, daj mi chwilę. Tak, wysyłaj mi te nieznane pliki exe. No, na pewno. Cała reszta zrobi się sama. Koniec czatu. Super Hot Exe, pobieranko. O, już mi hakują płytę główną. Tiger Bonzo wjechał. Readme. Pewną wersję gry wydaną 2016 roku. Ma 6 lat chłop czeka, żeby w grę zagrać. Dobra, Super Hot Exe, nie będziemy tutaj się za bardzo zastanawiać. Nie muszę chyba tłumaczyć, co to jest za tytuł, nie? Jakby było dość głośno swego czasu. Więc raczej nie będę musiał. Tak mi się przynajmniej wydaje. A zresztą bardzo, bardzo szybko idzie zobaczyć, o co chodzi. Poruszaj się WSAD, celuj myszką. No i właśnie, czas tutaj leci, kiedy my się poruszamy. Widzicie, chłop spada wolno, jak ja idę, to chłop spada szybko. I tak to właśnie wygląda. I chłop spadł. Czas płynie tylko, kiedy się ruszasz. I mogę zrobić plop. Niestety nie trafię, ale mogę uciec. Plop. Także można troszeczkę matrixować. Dam radę go na przykład z wyprzedzeniem. Nie dam rady. Dobra, myślę, że sterowanie jest nieco inne. Super. Ale jest ciekawe, że na pewno. A i potem mamy. Mało ten. Mało ekscytujący replay na sam koniec. Niestety, podnieś broń. Co? Dostał? Chyba dostał. Bo! Oj, ten nie dostał. Ten mnie zabije. Wrobili mnie! O nie! Kto mnie wrobił? O kurde, ale mnie. Ten mnie wrobił, że się nie dał zabić. Dobra, pyk. Pyk. Pięknie, dobra. Super. Coraz lepiej. Hot. Super. Chyba. Hot. Super. Tak mi się wydaje. No pewnie trzeba się mocno wczuć. Tego myślałem, że właśnie z wyprzedzeniem zaszczelę, ale niestety nie wyszło. Ale się głodny zrobiłem, Jezus Maria. Nie śpiesz się. Będę się śpieszył. A, nie śpiesz się, żebym widział, jak strzelają, żebym się nie wpieprzył czasami w ten. O! O! Pyk! Ole się wjebałem prosto w kulkę. No dobra, trzeba faktycznie. O, leci. Dobra, już mam. Teraz mam. Pyk. Czy ja zestrzeliłem kulę kulą? Co tam się zdarzyło? Chyba tak, bo chłop przeżył. O, klik. Nice. No chyba rozwaliłem kulę kulą. Na to wygląda. O, nie trafiłem. Rzuć bronią. A masz. Dawaj mi swoją broń. O, ale to pięknie. O, zrobiłem. Jakby tu... Jak tu ogarnąć... Kiedy strzelić najlepiej? No i nie wyszło. Chłop w ogóle jak gangster do mnie strzela bokiem, nie? No bo strzelę prosto w niego, to niestety... O, nie widzę celownika, dobra. Strzelę w niego, no to nie ma opcji, że trafię, no.
Za to on ma, kurwa, całkiem niezłą opcję, że trafi. Dobra, rzucam bronią. Pist, bierę, strzał, lecimy dalej. O, prawie. Mam już przeładowane? Nie. Teraz. Kurde. Kiedyś tak zrobię. Kiedyś chłopa zastrzelę. Co, jeszcze nie trafiłem? No bez jaj. Kiedyś chłopa zastrzelę, jak on będzie dopiero biegł. Tam się reinkarnują kolejni. Co? Pusty magazynek. Okej. Tam sobie efekty dźwiękowe robił. Bierę. Strzelam, uciekam. Dobrze. Tamtego... Aha, tamtego nie zabiłem, bo... A, chciał z wyprzedzeniem, ale mu nie wyszło. Super hot. Super hot. Tu jest pojedynek paralityków. Ten został w pierdol łokieto. Tamten momentalnie. Dobra, no powiedzmy, że jest całkiem nieźle. Chodź z nami. Chyba nie. Pół. Pyk. Pyk. O, pięknie pod tramwaj się wpierdylił. Pyk. Chyba zabity, bo słyszałem, że coś pękło. Pyk. Pyk. Brak amunicji. Łap. O. Pyk. Ktoś strzela? O, ktoś strzela. Pyk. 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 O, ale pięknie to poszło. Reload. Deduwa. Super. O, to było dobre, to mi się podobało. Super. Tu po prostu nie było najmniejszego błędu nawet. Tu rzut, tu szybki strzał w typa, tu znowu to samo. Kurwa, rozjebałem wszystkich. Ej, można edytować te powtórki w ogóle. Na koniec dopiero zauważyłem, że jest taka opcja. O! Koniec gry. Nieautoryzowany dostęp. O, jakieś nowe poziomy? Zhakowałem deweloperom serwery. To nie jest super hot. Nowa wiadomość. Halo? Jak? Pomysł ciekawy, ale nie bardzo wiem, o co chodzi. Byłem chyba w jakiejś fabryce, potem w uliczce i w metrze. Lol. Ale super. Czemu? Każdy ma coś innego. Aha, okej, dobra. Te proceduralnie generowane poziomy. Szaleństwo. Ta. Na samym końcu wyskoczył jakiś błąd. Wyświetliło się, że dostęp nieautoryzowany, coś tam, wyjebałoby z gry. A, tak. Naprawili to w najnowszej aktualizacji Kraka. No to fajnie, że mi wysłałeś najnowszą wersję. Dzięki, kumplu, przyjacielu. Jedziemy. Najnowsza wersja Super Hot Exe. W ogóle ciekawy pomysł na dystrybucję gry. Macie tu plik, przesyłajcie se. Można hakować, nie ma problemu. O kurde, samochód jedzie! Prosto na mnie, przytrzymaj spacja, skok! Ale unikłem. O! Nie ma! Giniesz. Jeszcze ktoś? Tam jest jeszcze typek. Reload, strzał. Trafiłem? Nie. Teraz trafię. No kurde, szybko się ruszałem. Szybciej niż ja. Dobra, łap. Nie mam czasu. O kurde, z tyłu? Łap. Ło. No nie wiem, na moje to uniknąłem tej kuli. Skacz. Ha. Je. Dawaj. O, dwa razy dostał. Tamten się tam respi. Dobra. Pyk. Pyk. No szkurde. Dobra, tamten dopiero biegnie. Teraz go trafię. Dobra, załatwiony. Reload. Ten biegnie prosto, więc prosto w niego. Pięknie. Pyk. O kurde, dużo ich tu. Brak nabojów. Łap. Podaj. Pyk. O kurde. A no tak, bo ja tylko w niego rzuciłem, on jeszcze żyje. Pyk. Kurwa. Dużo ich tu. O! Ten to nawet nie wiedział, co się dzieje. Fu! Uuu, mózg na ścianie! Dostał z przyłożenia. No szkur! Łap! Tak mi się zaraz skończą naboje. Pyk.
Leży, dobrze. Nie leży? No bo się tu zaraz wścieknę. Robią ze mną co chcą. Dawaj, jeszcze raz. A, bo ten tu wysiada z tego. No w końcu. O ty. A tak, zapomniałem o tobie. Dobra, on trochę biegnie w prawo. Py. Kurwiłem się. O! Kurwa. Speedrun, baby. Pyk. Mózg na ścianie. Yeah. Dobra, ty mi nie umkniesz teraz, nie ma szans. No kurde, umknął mi. Teraz cię mam. Czy oni zaczynają, nie wiem, uciekać, jak ja w nich strzelam na przykład? O, pusty magazynek, łap. Dobrze. Podaj. O! 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 Dobrze. Dobrze. Super. Uuu, to było dobre. Super. To mi się podobało. Super. Ten z wyprzedzeniem, ten... Nie, ten miał szansę jednak, zapomniałem. Super. Hot. Super. Hot. No nie wiem, w zwolnionym tempie wyglądało to mimo wszystko trochę lepiej. W złym miejscu. W złą godzinę. Ha! Strzel sobie, strzeliłem sobie. Dobra, bo tu chłopa sponiewierałem niechcący. Chciałem mu tylko zabrać broń od razu. Pyk, pięknie. Dobra. No nic, no trzeba pobiegać. Nic nie wymyślę. Dobrze. Deduwa. Dobrze. Tu się respi. Łap. Pięknie. Podaj. Dobrze. Ktoś jeszcze? Tam się coś dzieje. Nie, ten tu jeszcze. No, a, bo ja kurde, cały czas zapominam, że jak rzucę w typa, to on jeszcze żyje. Jeszcze go trzeba dobić. Dobra, nieźle. Kto jeszcze? O! Dobrze. Super. Nice. Hot. Super. Hot. Tu to przejęcie super broni na początku hot mogło być trochę lepsze. Super. Hot. Super. Ale ogólnie nieźle. Chcesz się bić? Wanna fight? O kurde, ale was tu jest. A tam mają baseballe. Pyk. Jeden. Pyk. Drugi. Dawaj. Pyk. Trzeci. O, dobra. Pyk. Czwarty. Ała. Co ja na strzała schodzę bez przesady? Jeszcze raz. Pyk. 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 No tu już byłem troszeczkę bezradny. Pyk. 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 Tego się trzeba. Czemu za pierwszym razem poszło mi tak dobrze? Pyk. 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 O, to ma sens. Chociaż właśnie straciło. Zabiło mnie. Okej, dobra, to się udało niechcący. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Najgorsze jest przeładowanie kija. Pyk. 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 I pyk. Super. Dobrze. Super. Kurwa, King Bruce Lee karate mistrz. Hot. Super. Hot. Super. Hot. Super. Hot. Super. Hot. Sobie dobra rzecz, żeby po prostu rzucać w nich ich własną bronią. Oni są wtedy na chwilę zestunowani. Dobra, ciebie tu trzeba wykończyć. Leć do kibla. Biorę butel. Nie wyszło. Nie zdążyłem tulipana zrobić. Raz, dwa, trzy. Ferraverto. Jeszcze raz. Teraz.
Teraz dążę. Raz, dwa. Dobrze. Lecimy dalej. Bila! O, skubany ma shotguna. Łap. Dobra. A gdzie masz shotguna? Łap następną. Ha! 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 Ja chcę shotguna. Właśnie, on tam leży. Ajajaj. Aha, no tak. Nie, rozwaliłem. Aha, jestem kurwa głupi. Dobra, Ferraverto. Dobrze. Bila. Pyk, wtypa. Dobrze. Następna. Tak, to nie możemy robić. Dobra, ale początek mam obcykany już. Ten najbardziej początkowy początek. Nie ten późniejszy. Dobra, i od razu do typa, zanim podniesie. Dobra, podniósł, ale to nic. Jeszcze raz, dobrze. I teraz moje. Dobra. Zwalniamy imprezę. Dobra, no niestety musisz... musisz wyłapać... zapomniałem, że z tyłu się respią. Dobra, jeb, jeb, jeb. Ram, pam, pam. Mówię, w początku to jestem ekspertem. Dobra, lecę do typa, jeszcze raz pyk. Dobra. Bierę, mara. Pyk. Dawaj, pyk. Dobrze. Tu już ucieczka. Dobrze. Pyk. Dobrze. I zza filara. Pyk. Nice. Super. To blisko byłem. Super. Wcześniej. Super. Hot. Super. Oj, kurde, naprawdę można się poczuć jak ostatni BRS. Szkoda, że ze strzelby tak mało se postrzelałem, no ale nie było czasu czekać na przeładowanie, niestety. Dobra, chłop ma pistolero. O cholera. O cholero, pistolero. Jeszcze raz. Ha! 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 Nice, pozamiatane. No oczywiście, że tak. Dobra, zrobimy sobie już... który jest... Kurwa. Niedobrze. Nie wiedziałem, która broń jest która. Ej, chyba... Chyba najlepszy feeling jest właśnie, jak się komuś wytrąci broń, momentalnie ją podniesie. Chłop z kataną na mnie biegnie. I... Ale mnie zaszedł, skubany. Jak się wytrąci komuś broń, momentalnie ją podniesie i pyk. Chłop nie ma szans. Tu! Kakshat! On się złożył pięknie. Dobra, trafiłem go? Nie. Teraz. Nie. Dawaj. O nie, umarłem! Ja nie zwracam uwagi na otoczenie, niestety. O! Dobra, początek też mam już znowu opanowany. Pozamiatane, tak jest. A bo tu ta katana leży i broń też tu leży. Dobra, ja go tam zostawię, lecę na tych. A bo oni se podnoszą. Dobra, masz. Rzut kataną. O! Dobra. Na razie git. Na razie spoko. Ten jest niebezpieczny. Tam ktoś do mnie... O kurde. Niedobrze. Odłóż. Dobrze. Daj.
Gin. O ty, uciekł mi. Skubany. Zapomniałem, że ten jeszcze żyje. Ja zapominam, że oni żyją po rzucie. Że oni żyją po ogłuszeniu właśnie jakimś przedmiotem. Ładny finish, to mi się podobało. Ogólnie taktyka rzucania i odbierania im rzeczy jest trochę OP, mam wrażenie, bo jest zawsze chwila później, żeby zastanowić się, co robić, jak on jest ogłuszony. No, wpierdol, proszę bardzo, pyk, pyk, pyk. Ładnie. F5, edytuj powtórkę. Zobaczmy, co ja tu mogę zrobić. Przesyłanie na kill the rest, przytrzymanie lewego, edytuj. Dobra. Ciekawe, jakie tu ludzie niesamowite rzeczy wykręcają. Zły kierunek. O kurde, ciężarówka jedzie. Pięknie. O-o! Łop ma karabin maszynowy! Już nie ma. O! A, bo to samo strzela. W sensie ja naciskam raz, on strzela po kilka razy. O, chyba ich ładnie załatwiłem? Nie. Oni mnie ładnie załatwili. Dobra, to jeszcze raz zły kierunek. Dobra, biegnę już po typa. Kurwa. To pobiegłem po typa. Dobra, biegnę znowu po typa. Piu, piu, piu. O! Piu, piu, piu. Dobrze. Moje. Dobra, po prostu będę strzelał, kiedyś trafię, nie? Tak mi się wydaje. I super hot, kurwa. Super hot. Tak, trzeba było strzelać, a nie się kurna czaić niepotrzebnie. O, proszę bardzo, to nie ma czasu. Co jest? Jeszcze raz to samo? Czy ja coś zjebałem? Okej. Okay. Znowu, dawaj kraki następne, aktualizacje. Kurde, VR to musi być niesamowita rzecz. W ogóle VR to jest niesamowita rzecz, tak mi się wydaje. Przynajmniej nie próbowałem nigdy, bardzo bym chciał. Znaczy nie licząc, wiecie, tych kartonowych gogli, co się telefon w nie wsadza, ale to... jeden poziom delikatnie. No, kogo my tu mamy? Próbujecie złapać od kilku godzin. Oj, tam bez przesady, tam 20 minut dopiero nagrywam. Cały czas grałeś? Nie miałem pojęcia, że tak mi zejdzie. Co nie? Miałem tak samo, jak grałem pierwszy raz. Nie mogłem przestać. Trochę to wszystko dziwne. Żadnej fabuły, motyw po prostu zabijasz czerwonych gości. A, tak. Z początku tak się wydaje. Potem coś się zmienia? Nie chcę niczego zdradzać. Chociaż teraz to i tak wszystko jedno. Dodali nowe poziomy, ale zabezpieczyli wszystko hasłem. Serio? Do bani. No, nie można grać nielegalnie, ale chujnia. No maksa, tak czy siak ci prześlę. Daj znać, jeśli uda ci się wejść. Spoko, ze mnie jest hakier number one. Dobra, jeszcze chwilę mamy, żeby tu sobie pohakierować. Super hot i jedziemy. Hasło jest pewnie ukryte w programie, albo coś takiego. Albo wystarczy zabić wystarczająco dużo czerwonych gości i hasło się samo łamie. Podaj hasło. Dupa. O kurde, ale zhakowałem. Brak dostępu. Podaj hasło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dostęp przyznany, kurwa. No wiadomo, jakie hasło poszło. Osiem gwiazdek i jedziemy. Halo? O, no to świetna aktualizacja. Co to, CD robił, czy co? Złamali system. Dobrze. O kurde, ale oni są tu potężnie pouzbrajani, a ja nie mogę strzelać. Tam jest dużo szczelań. Dobra. Dodowa. Tam jest chłop. Co? Łap. Zepsuł. Zepsuł, ale to nic. Moje. Moje. Tam jest jeszcze jeden? Nie, dobra. Pyk.
Łap. Dawaj. Pyk. Pyk, pyk. Pyk. Dobrze. Dawaj. Dobrze. W sumie karabin może być ciekawszy. Zależy, ile przeciwników jeszcze będę musiał zneutralizować. Widziałem cię. Super. Nie. Tylko jeden. Super. Jesteś jednym z nich. Jeszcze raz to samo, nie? Fajny program do lokalizowania luk w systemie. Wiemy, gdzie jesteś. No, siedzę se u siebie na chacie. Pykam w gierkę. Co mam robić? Nowa wiadomość. Dobra, w sumie możemy ją przeczytać jeszcze. Chcę zagrać. Cholerne hasło. Hasło to 8 gwiazdek. Stało się coś innego. Wydawało mi się, jakbym zobaczył siebie w tej grze. Był to mój pokój, chociaż wyglądał zupełnie inaczej. Trochę jak we śnie. Udało mi się wejść, ale możesz sobie odpuścić. Gra jest zepsuta. Hakują moje wiadomości. Była zepsuta od samego początku. Daj spokój, to ja ci pokazałem. Daj mi hasło. Coś mi to winien. Ej, nie napisałem niczego takiego. Mam wrażenie, że grasz za dużo. O nie, hakują mnie. Simple delivery. Aż... Z chwilę myślałem, że w końcu piszę faktycznie to, co wciskam, ale nie. Nie powinniśmy w to więcej grać. Dobra, nie chce mi się z tobą gadać. Idę grać. No dobra, no to nie wiem, jak długa jest ta gra, w sumie 16.52. O nie, 53, ta gra, ja kiedy nagrywam? Nie. Dobra, no to ten. To tyle, no. Pewnie jest to jeszcze jakaś zawiłość bardziej tam fabularna. Zaczynałem się dziać ciekawe rzeczy, ale to wy już pewnie wiecie, a ja się pewnie nigdy nie dowiem, co dalej, bo nie będę miał kiedy w to zagrać. Także na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał. Wy wbijajcie na Discorda, Instagrama i Facebooka, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie, hejba!